Witam w Flight Gear. W dzisiejszym odcinku rozpoczniemy sobie serię nagrań dotyczących samolotu Airbus A320, a właściwie całej tutaj rodziny samolotów Airbusa 320. Samolot ten jest dostępny domyślnie w hangarze oferowanym przez Flight Geara. Znajdziemy go właśnie pod taką ikonką, ewentualnie możemy sobie po prostu wpisać w wyszukiwarkę 320. Tak i też znajdziemy tutaj tą rodzinę samolotów. Ja już mam to zainstalowane, także tak widzimy tutaj u mnie zainstalowane te samoloty i to nie jest tylko jeden Airbus A320, a właśnie cała rodzina Airbusów. Tutaj jak sobie rozwiniemy tą listę, to zobaczymy, że mamy tutaj kilka wariantów tych samolotów. No i tutaj w nawiasie warto też zauważyć, że mamy typ silnika, jaki jest tutaj w tym danym samolocie zainstalowany. Pierwszy wariant to jest samolot z silnikiem Pure Power 1127G i to jest silnik produkcji Pratt & Whitney. Siła ciągu wynosi 27000 lbf. To jest jednostka tak zwana funt siła, tak to się po polsku mówi. Funt siła jest to siła, z jaką Ziemia przyciąga ciało o masie 1 funta. Tak, taka jest definicja funt siły. Tak, czyli to jest tutaj jeden z mocniejszych silników do zaoferowania, jaki ma tutaj Airbus A320 i te samoloty tutaj stworzone dla Flight Geara. Kolejnym tutaj samolotem jest wersja 111 z silnikiem CFM56-5A1. No i tutaj producentem silnika jest właśnie firma CFM International. Tutaj siła ciągu, znalazłem informację, że jest od 22000 do 26500 LFB. Tutaj dokładnie nie wiem, jaki jest akurat dla tego modelu, jaka jest siła ciągu, ale tu już widać, że jest troszkę mniejsza od Pure Power. Kolejny model także firmy CFM, mamy silnik tak firmy CFM. Także model 56, z tym, że tutaj troszkę jest różnica, tutaj jest 5B4. I 5B4 także z mocnym silnikiem, tutaj mamy też 27000 lbf. Kolejny silnik już innej firmy, IAE, to jest od International Aero Engines. I tutaj siła ciągu tego silnika wynosi 24800 funt siła, więc tutaj troszkę słabszy silnik. I ostatni silnik LEAP, nie wiem dokładnie jak to czytać. To jest także producent CFM International, także w sumie mamy trzy samoloty z produkcji firmy CFM, czy też bardziej konsorcjum, bo to tam się składa na to kilka firm producentów. No i LEAP jest od Leading Edge Aviation Propulsion, czyli wiodący napęd tak lotniczy, coś w tym stylu. No i tu mamy chyba najmocniejszy silnik, bo siła ciągu wynosi 27120 lbf. Ja sobie wezmę pierwszy z brzega, niech będzie ten Pure Power. Zanim jednak się tutaj uruchomię z całym symulatorem, warto też zajrzeć do katalogu, w którym ten samolot został zainstalowany. Tutaj przejdźmy sobie do moje dokumenty, katalog Flight Geara, dalej Aircraft, dalej ten katalog ORG Flight Geara i tak dalej. I tu mamy Aircraft znowuż i tu są tak wszystkie zainstalowane samoloty, jakie mamy. No i tu znajdziemy katalog A320 Family. Wejdźmy tu sobie i tu warto sobie przeczytać pliczek README. Otworzę to sobie tutaj w Notepad++. To jest pliczek w formacie Markdown. Tutaj Notepad brzydko mi to wyświetla, ale mam do tego wtyczkę zainstalowaną, gdzie tutaj ładnie mamy wszystko już wyświetlone. No i tak, mamy informację, że to jest bardzo zaawansowany symulator rodziny samolotów Airbus A320 dla Flight Geara. Mamy listę autorów, chwała im za to. Dalej mamy właśnie wersję dostępnych tutaj wariantów A320. Tutaj mamy też link do checklisty. I niestety to wszystko. Także tu mamy bardzo ubogą checklistę. Tutaj mamy rekomendację, żeby sobie używać portalu Navigraph, jeżeli chodzi o dane nawigacyjne. Dlatego, że Navigraph dostarcza najbardziej aktualne dane nawigacyjne, tak, i je ciągle aktualizuje. Tu mamy portal Navigraph.
Niestety usługa ta jest płatna, kosztuje 8,30 euro miesięcznie. Ja nie mam tutaj wykupionej tej usługi i też nie zamierzam jej wykupywać. Przynajmniej jak na razie. Ale jeżeli tak używacie tej usługi albo właśnie zamierzacie mieć najbardziej aktualne dane, to możecie z tego skorzystać. I tutaj właśnie producenci, twórcy tego samolotu też właśnie rekomendują, żeby właśnie używać Navigrapha, żeby mieć właśnie aktualne wszystkie dane nawigacyjne, także procedury tak SIT i STAR. Także tutaj jest to polecane. Ja natomiast posłużę się tutaj właśnie, mamy też link tutaj do NavData hosted by Pino. Zobaczmy to sobie. I tu mamy także pewne właśnie taką aktualizację punktów nawigacyjnych sprzed 3 lat, ale mamy tam też CD i stary. Niestety FlightGear w ogóle nie oferuje CD-ów i starów. No chociażby dlatego właśnie, że to jest pewnie jakoś tam zawsze chronione prawami autorskimi i po prostu taki open source'owy symulator no nie wykupuje żadnych tutaj praw tak autorskich do korzystania z takich CD-ów i starów, więc tutaj jakoś sobie ludzie radzą w różny sposób. I tu na przykład mamy jakby non-Navigraph, tak, czyli niepochodzące od Navigraph CD i stary, tak jakby wolne do użytku, czyli można je używać po prostu bez żadnych obciążeń, pewnie no, typu copyright. Niestety prawdopodobnie jest to też przestarzałe, także to nie są jakieś tam najnowsze punkty nawigacyjne czy CD stary. No i to sobie pobierzmy. Myślę, że lepsze to niż nic. Będziemy mieli przynajmniej jakieś tam CD stary dostępne w naszym FlightGear. Zapiszę to sobie tak w moje w download, znaczy się, i rozpakujmy to sobie. Tak, i tu jest najważniejszy ten katalog. Tak, i tutaj też mamy w tym pliku README napisaną mniej więcej instrukcję, jak należy tutaj to sobie zainstalować. Czyli musimy stworzyć na przykład w naszym katalogu moje dokumenty i custom scenery. Tworzymy sobie taki dodatkowy katalog. Tak, czyli tutaj przejdźmy wyżej do FlightGear, moje dokumenty FlightGear. Tu mamy custom scenery. Ja tu sobie stworzę ten katalog. OK. Tak, dalej musimy zrobić airports, katalog kolejny. I tu go sobie stwórzmy. O, nie skopiowało mi się. Jeszcze raz. Kopiuj. Zmień nazwę. Tak, mam airports. OK, czyli mamy właśnie katalog custom scenery, FMS data airports i teraz musimy po prostu skopiować zawartość. Tak, tutaj mamy już konkretne lotniska i procedury dla danego lotniska. Więc już te wszystkie tutaj katalogi z poszczególnymi literkami sobie kopiujemy do airports. No i teraz przechodzimy do launchera FlightGear i idziemy w addons. No i oczywiście musimy sobie dodać tą jakby scenerię. Tutaj przejdźmy do mojej dokumenty i jesteśmy w katalogu mojej dokumenty FlightGear i wybieramy znowuż custom scenery i po prostu wskazujemy ten katalog z danymi nawigacyjnymi. I jeszcze przesuńmy to sobie na samą górę. No, trochę nie jest to wygodne, jak już mamy dużo dodatków. Ale dobra, jest na samej górze. Tak, bo tu też jest to rekomendowane, żeby to było po prostu na górze listy z dodatkami. No dobrze, także zainstalowaliśmy sobie dodatkowe SIDy i stary. Tu mamy jeszcze inne narzędzia, linki do innych narzędzi, które tutaj twórcy polecają. Na przykład jest coś takiego jak Takeoff Performance Calculator. Tu mamy 3 różne wersje. Ja użyję sobie tego kalkulatora online. Także możemy to sobie otworzyć, zobaczyć. Tutaj to sobie później jeszcze zobaczymy, jak tu właśnie wypełnić ten cały tutaj formularz, żeby właśnie uzyskać takie informacje jak temperaturę dla flex oraz prędkości do startu, prędkości V1, VR i V2.
Także tutaj bardzo pomocna strona, żeby właśnie tutaj te informacje sobie wyliczyć i uzyskać. Nie musimy tego sobie jakoś tam liczyć ręcznie. Niestety jest trochę minus, że ma to tylko dwa silniki CFM i IAE. No ale cóż, można sobie tu mniej więcej tak poradzić. To zresztą nie jest aż tak istotne, żeby, że tam będzie różnica tam rzędu paru węzłów, także nic się niewielkiego nie stanie. Także to tyle, jeżeli chodzi o pliczek Readme. Wybierzmy sobie jeszcze lokalizację. Niech to będzie Warszawa. Sobie tutaj gdzieś zaparkujmy. I teraz jeszcze zobaczmy sobie, jak tutaj w tym launcherze Flight Gear tworzy się plan lotu. Trzeba tu sobie kliknąć te trzy kropeczki. I tu mamy opcję tworzenia planu lotu. Tak, tutaj numer lotu albo znak wywoławczy. Ja sobie wpiszę lot 001. Typ samolotu to będzie A320. Flight rules to będzie IFR. Typ lotu to będzie lot planowany. I tutaj ślad aerodynamiczny ciężki. Lotnisko startu. Zrobimy sobie lot z Warszawy do Wrocławia. To będzie dosyć krótki lot, jak na Airbusa, ale też nie chcę tutaj zbyt długo spędzać czasu podczas przelotu. Dajmy sobie Warszawę EPWA. Jest Warszawa Okęcie. Tutaj prędkość lotu to nie ma chyba zbytnio znaczenia, ale wypełnijmy to też sobie. Wysokość lotu dajmy 14 tysięcy stóp. Będziemy lecieli na zachód z Warszawy na Wrocław. Wtedy się podaje parzyste liczby wysokości. Lecąc na wschód podaje się nieparzyste poziomy lotu. I destination airport, czyli dokąd zmierzamy. Zmierzamy do Wrocławia, czyli EPWR. Są Strachowice. I ewentualnie może też podać lotnisko zapasowe. U nas to nie będzie miało większego znaczenia, ale podajmy sobie na przykład Poznań EPPO, jak się nie mylę. Tak, jest Ławica. Tu jeszcze możemy sobie wybrać, tak, jakimi tutaj drogami chcemy się poruszać. Ja zostawię sobie, że tak wysokie poziomy dla jetów, odrzutowców i mamy tutaj przycisk generuj trasę. No i taką trasę nam wygenerowało. Zobaczymy sobie, jak to później wygląda w Airbusie, jak to sobie wczytamy tą trasę do naszego samolotu. Tutaj niestety nie zadziała nam opcja fly, tak, lotu z planem lotu, ale możemy sobie zapisać taki plan lotu i zróbmy tutaj to sobie. Dajemy save. Tu nam chce domyślnie zapisać tam, gdzie się FlyGear zainstalował w BIN. Ja to sobie zmienię na moje dokumenty FlightGear. Także jestem w moje dokumenty FlightGear i tu sobie zapiszę, dajmy sobie nazwę EPWA EPWR. Takie jest rozszerzenie FGFP, czyli FlightGear Flight Plan. Zapisz. Jeżeli wejdziemy sobie do tego mojego katalogu, znaczy do katalogu mojej dokumenty FlightGear, tak, mamy tutaj ten nasz pliczek z planem lotu. Ja go sobie edytuję, zobaczmy sobie, jak on wygląda w środku. Tak, to jest po prostu zwykły plik XML i możemy zobaczyć właśnie tu informacje wszystkie, które zawarliśmy. To jest wersja planu lotu, wersja druga, lot IFR, typ lotu, że planowany, mój call sign, typ samolotu, tak, czas przelotu w minutach i lotnisko startowe, lotnisko docelowe, lotnisko alternatywne, zapasowe. Tu mamy wysokość lotu i prędkość lotu i poszczególne waypointy, tak opisane właśnie w ten sposób. I numeracja tych waypointów. Ten jest pewnie zerowy, więc nie jest numerowany. I dalej mamy 0, 1, 2, 3, 4 waypointy. Tak to wygląda. No i wskoczmy do samolotu. I jesteśmy w Airbusie A320. Tutaj wita nas okienko powitalne. Jeżeli nie chcemy, żeby wyskakiwało co chwilę, możemy tu sobie właśnie to zaznaczyć, żeby już się więcej nie pokazywało. Ja tu na razie dam go away i tak się prezentuje kokpit tego samolotu.
Pierwsze wrażenie jest takie, że rzeczywiście samolot tutaj jest dosyć wiernie odwzorowany. Oczywiście diabeł tkwi w szczegółach i kiedy poznajemy te systemy bardziej dokładnie, no to jednak widać już pewne niedociągnięcia, pewne mankamenty, ale ogólnie poziom jest bardzo dobry. Zobaczmy też sobie w menu, co ten tutaj samolot oferuje. Jak widzimy, zostały dodane aż 1, 2, 3, 4, 5 nowych pozycji do menu głównego. Jeżeli chodzi o pomoc, tu mamy pomoc dla tego samolotu. Tu niestety to nie jest pomoc dla tego samolotu, to jest po prostu ogólna klawiszologia Flight Geara, więc tutaj nie mamy co za bardzo szukać, jeżeli chodzi o pomoc. Mamy tutaj też w pomocy checklistę do tego samolotu. Niestety to jest ta sama uboga checklista, którą pokazywałem wcześniej jako PDF, którą można tam było sobie pobrać i wydrukować. No i tu mamy tylko standardową checklistę, nie mamy emergency, no i mamy na przykład before start, after start i tak dalej. No i chcąc sobie tutaj przejść tą listę, powiedzmy, tak, no before start, czyli można powiedzieć, że ok, jesteśmy cold and dark, więc sobie to, tak, możemy chcieć sobie wykonać taką listę. Tak, zobaczmy sobie tutaj pierwszą pozycję, którą należy wykonać, jest to cockpit preparation, completed both. Tutaj za bardzo właśnie no, nie wiemy, co trzeba zrobić, tak? Po prostu trzeba przygotować cockpit, cokolwiek to znaczy. Tutaj już kliknąłem na kolejną pozycję, która nam podświetla, żeby tutaj tak włączyć oznaczenie, zapiąć pasy i nie palić. Tak, ale no, cockpit preparation, no tutaj nie wiemy, co trzeba zrobić, a dalej mamy też, żeby usunąć z podwozia tam różne właśnie zaślepki czy inne rzeczy. No i dalej mamy właśnie już od razu sygnalizację, zapiąć pasy na przykład, tak? Dalej mamy, okej, włączyć ADIRSy, to możemy zrobić. No ale dalej mamy co? Sprawdź paliwo, a to nam się ten, tak? Nie wyświetla nic na ekranie, więc no lista, checklista jest bardzo uboga, nie ma takich, nie ma tutaj, nie dowiemy się, jak uruchomić ten samolot, będąc cold and dark. Więc tutaj, jeżeli chodzi o checklistę, no ma spore braki po prostu. Mamy też samouczek, który tak naprawdę przeprowadzi nas przez checklistę. No i będąc teraz cold and dark, no to jest po prostu bez sensu. Ja sobie włączę tą checklistę. Cockpit prep completed both. Tak, przygotuj kokpit i tutaj nic się nie dzieje. Tak, usuń tam różne coversy i tak dalej. Tak, i tu sobie ustaw na auto. Tu już chyba jest na auto. Tak, tu możemy szybko to zrobić. I tu jedzie dalej. Tak, i no widzimy, tak, sprawdź sobie ilość paliwa. Tylko nic tu nie ma. Co to jest? Tak. Windows and doors Barrow closed refs, both. Tak. No to akurat okien niestety nie można otwierać w tym samolocie. Tutaj tą wajchą możemy otworzyć okno. Tak, światła beacon, ale nawet nie mamy tutaj prądu podpiętego, więc nic tu z tym nie zrobimy. Parking brake has RQRD. Da się to przerwać? Tak, przerwało się i dobrze. No także tak nawet ten samouczek checklisty też no niestety na NAV nie dałem, nie w tą stronę, dobra. Też no nie jest pomocny, tak, ten samouczek. No ale zobaczmy sobie, jakie tutaj menu oferuje sam samolot. Zobaczmy sobie tutaj Aircraft Config. To jest w zasadzie jeden z ważniejszych okien. Przede wszystkim tutaj mamy pomoc dla tego samolotu i klawiszologię. Tu mamy wersję, tak, wersję tego samolotu, jest to wersja 1.0. Tu mamy opis co do Keyboard Mode. Keyboard Mode, tutaj chodzi o tą pierwszą opcję.
Tak, tutaj mamy zaznaczone, żeby zobaczyć w helpie, więc tutaj patrzymy w helpie. Także keyboard mod mamy tutaj napisane, że właśnie możemy tak ustawić tak, żeby klawisze, klawiatury numeryczne, jak i ten rząd liczbowy, jaki mamy na klawiaturze, żeby on działał jako właśnie kontrola usterzenia albo jako tak zmiana widoków. I domyślnie to działa jako zmiana widoków. Tutaj mamy właśnie powiedziane, że mamy widoki od 1 do 6. 1 to jest widok tutaj jakby oczami kapitana. 2 to jest pierwszy oficer. Tak, siedzę teraz z drugiej strony. Mamy 3 overhead, czyli panel górny. 4, tak, tutaj mamy przód podestu. 5, tutaj tył podestu i 6, podgląd tutaj na FCU. FCU to jest inaczej, można powiedzieć, autopilot. Tutaj właśnie Airbus no, ma mnóstwo własnego nazewnictwa, tutaj zaczęli używać. To już na przykład nie jest autopilot, to już jest FCU, czyli Flight Control Unit, czyli jednostka kontroli lotu. No tutaj Airbus lubi tutaj wymyślać po swojemu. Tak samo tutaj mamy side sticka, to nie jest wolant, to nie jest joystick, to jest side stick, czyli nie wiem, boczny kijek. Także tak to wygląda. No i dalej mamy klawisz delete. Klawisz delete tutaj służy do tego, żeby właśnie ustawić sobie ciąg wsteczny i to jest maksymalna siła ciągu wstecznego. Jeszcze raz klawisz delete i przepustnica wraca na idle. Tutaj jeszcze co do ciągu wstecznego mamy jeszcze klawisze F1 i F2. I tutaj już możemy F2 na przykład płynnie sobie zwiększyć ciąg wsteczny, a F1 tak tutaj wraca nam na idle. Tak, też mamy klawisz E, żeby nam też przepustnica wróciła w pozycję idle, bo jak tutaj sobie gdzieś ustawimy, możemy zawsze dać klawisz E i mamy ciąg w pozycji idle. Klawiszem F, znaczy ustawiamy sobie pełny ciąg, czyli toga od take off i go around, czyli ustawienie pełnej mocy. To jest klawisz F, możemy sobie od razu tym klawiszem tak dać pełną moc. Klawisz Ctrl B dalej mamy, to jest Ctrl B. To jest właśnie włączenie sobie tutaj wychylenie spoilerów maksymalnie i schowanie spoilerów, także Ctrl B jeszcze raz. Shift B to jest toggle parking brake, to jest ten sam skrót co mamy też i wcześnie, czyli Shift B zaciągnięcie hamulca postojowego. Ctrl D disconnect auto throttle. To teraz sobie tego nie zobaczymy, ale tu mamy przycisk do włączenia automatycznej przepustnicy i po prostu klawiszem Ctrl D możemy to sobie wyłączyć. Mamy też Shift D do wyłączenia całkowicie autopilota. Tutaj mamy przyciski do włączenia autopilota, możemy sobie Shiftem D go wyłączyć później podczas lotu, na przykład podczas już podejścia końcowego do lądowania. Ctrl F, tu mamy ustawienie znowuż przepustnicy w pozycji MCT lub Flex, czyli jeżeli damy sobie Ctrl F, coś to jest nie tak, czy dałem Ctrl F czy Shift F, jeden Shift F, tak, teraz dałem Ctrl F, jest w pozycji Flex MCT, co to wszystko oznacza, jeszcze sobie powiemy później. To jest też ciąg używany do startu. Tak teraz na szybko mogę powiedzieć, żeby zredukować, no żeby oszczędzić tutaj silniki, można nie startować toga. Toga to jest pełna moc, a tutaj startujemy z lekko zredukowaną mocą. A MCT to oznacza, że tutaj powinniśmy ustawić manetkę przepustnicy dla jednego silnika, gdy lecimy jednym silnikiem. Tak, to drugi dla jednego silnika manetka idzie w idle. A na przykład prawy nam silnik działa, więc ustawiamy w tą pozycji MCT. No i mamy właśnie Shift F, to jest ustawienie
przepustnicy w pozycji CL i to jest właśnie teraz ta pozycja ustawiona. Tak, czyli jeżeli ja sobie gdzieś tam tą przepustnicę będę ruszał i dam Shift F, jesteśmy w pozycji CL, a to jest pozycja po prostu climb, czyli do wzbijania się. I mamy Ctrl K, to jest Disable MCDU Keyboard Input. To jest MCDU, czyli no taki można powiedzieć komputerek do wprowadzania informacji. To oczywiście sobie jeszcze później zobaczymy, jak to działa i o co to wszystko chodzi. Ale tutaj właśnie ten samolot jest fajnie zrobiony, bo możemy w zasadzie na każdy ekran sobie kliknąć i każdy ekran wyskakuje nam wtedy w osobnym okienku. Tak samo jest z MCDU, możemy sobie na niego kliknąć. I tutaj mamy MCDU w takiej wersji okienkowej. I ta wersja jest o tyle fajna, że tutaj mamy właśnie przycisk Toggle Keyboard Input. Chodzi o to, że jak sobie wciśniemy ten przycisk, no teraz jest samolot zgaszony, więc tego za bardzo nie widać. Ale normalnie musimy tutaj myszką klikać, tak, jeżeli chcemy tu coś wpisać, musimy ręcznie myszką tutaj klikać w te klawisze. A wciskając ten przycisk możemy sobie normalnie pisać na własnej klawiaturze komputera, tej fizycznej. Nie musimy tutaj myszką używać tych przycisków. No a tu możemy sobie tym klawiszem Ctrl K jakby wyłączyć ten przycisk pisania. Także tak to wygląda. I Ctrl V jest to Select Pilot Fly View. To jeżeli sobie zmienię sobie na przykład na widok pierwszego oficera, dam teraz Ctrl V, to zostanę przeniesiony do widoku tak tego domyślnego, który tego pilota, który ma sterować samolotem, a w tej chwili jest to ustawione, że jest to kapitan, a kapitan siedzi właśnie po lewej stronie kokpitu. Jeżeli tu sobie włączymy opcję, że pierwszy oficer pilotuje samolot, to teraz jak wcisnę Ctrl V, to mnie też automatycznie przeniesie na tą osobę, która właśnie pilotuje samolotem, a jest to w tej chwili pierwszy oficer, czyli zostałem przeniesiony tutaj na prawe siedzenie, bo pierwszy oficer zajmuje prawe tutaj stanowisko. No i tyle z helpa, tyle tutaj z klawiszologii. Zobaczmy sobie jeszcze tutaj, jakie te checkboxy tutaj, co one tutaj oferują. Także ten już sobie, aha, tego nie mówiliśmy, ale dowiedzieliśmy się, że tak, mamy dwie opcje co do klawiszy numerycznych. W tej chwili tak, 1, 2, 3 i zmieniają mi się widoki. Ale możemy właśnie zaznaczyć tą opcję i teraz teraz dwójka, tak, czwórka. Tak, wszystko mi to piątka wraca side stick do pozycji neutralnej. Tak, w tej chwili klawiszami numerycznymi mogę zmieniać po prostu ustawienie tutaj side sticka i w ogóle kontrolować usterzeniem samolotu. Także no kto co woli, ja wolę jednak mieć pod klawiszami numerycznymi no po prostu móc się przełączać widokami, dlatego że też mam wolant i mogę sobie tutaj wolantem sterować. Ale jeżeli właśnie sterujecie tutaj głównie klawiaturą, to się jednak przydaje zaznaczyć tą opcję, dlatego że na przykład no tutaj na przykład klawisz 5 będzie nam tego side sticka no, ustawiał w pozycji neutralnej, co jest dosyć przydatne, jeżeli sterujemy klawiaturą. A jeżeli to wyłączymy, to klawisz 5 ustawi nam po prostu widok na tutaj tylną część tego podestu. Kolejna opcja to jest ustawienie, żeby adirsy tak zostały wyrównane natychmiast. To sobie też zobaczymy w działaniu, jak uruchomimy samolot, że właśnie tutaj będziemy mieli wyświetlacz z naszymi parametrami lotu i ten wyświetlacz będzie wyświetlał na razie informację, że nie ma żadnych informacji, a to dlatego, że właśnie adirsy potrzebują czasu do pobrania parametrów lotu typu wysokość, prędkość i tak dalej. To wymaga czasu. Tam trzeba nawet niekiedy parę minut poczekać, a jeżeli nie chcemy czekać, to właśnie możemy zaznaczyć sobie tą opcję i jakby adirsy zostaną wyrównane natychmiast, czyli od razu dostaniemy też informację tutaj o naszych parametrach lotu, jak prędkość, wysokość i inne tutaj dane. Tu możemy sobie zaznaczyć, że tak, ten pomocniczy napęd może nam też pobierać olej, tak, konsumować olej. W zasadzie nie wiem, czemu to jest jako osobna opcja. Jeżeli APU rzeczywiście fizycznie, tak, w świecie rzeczywistym pobiera ten olej, no to myślę, że to też chyba powinno być domyślnie zaznaczone.
Albo w ogóle tak, ta opcja powinna być usunięta i po prostu ten olej powinien być pobierany. No nie wiem, czemu to jest akurat tutaj dowolność z tym zrobiona, że można sobie to włączyć albo wyłączyć. Tak, tutaj, że pierwszy oficer pilotuje samolot i tu w zasadzie jeszcze nie zgłębiłem tutaj jakiejś większej różnicy między tym, tylko że Ctrl V przełącza nas do tego widoku pierwszego oficera. Teraz dam Ctrl V, jestem po lewej stronie. Także tutaj w żaden sposób, nawet jeżeli to zaznaczę, że pierwszy oficer steruje samolotem, tak jak będę sterował wolantem, to widzimy, że tu side stick porusza się dalej po stronie kapitana, a nie po stronie oficera, więc ta opcja też tutaj trochę dziwnie działa. Tu mamy też jakby przełączniki, które mówią, który side stick ma priorytet, ale to też jest nieklikalne i tu nic się też nie zmienia, więc tak naprawdę ta opcja wygląda, że tylko może tylko służy do przełączania się klawiszem Ctrl V. Także niewiele, jeżeli chodzi o tą opcję, bo można by rzeczywiście wykorzystać ten side stick priority, czy rzeczywiście poruszać wtedy tutaj, animować ten side stick i tak dalej. Tutaj możemy włączyć opcję użycia dodatkowej jakby osi, osobnej osi do sterowania kołem, przednim kołem. Tutaj w Airbusie każdy pilot, tak, zarówno po prawej stronie, jak i tutaj dla kapitana, jest takie koło sterowe i tu możemy sobie rolką myszy tym obracać. Tu widzimy też, że reagują wtedy no, pedały po prostu orczyka, żeby właśnie tutaj sterować przednim kołem w lewo czy to w prawo. No to oczywiście tutaj pilot operuje tym ręcznie i tutaj przy wchodzeniu w zakręty można z tego korzystać, ale też w zupełności wystarcza korzystanie tutaj z orczyka. Z tym, że ja też nie rozumiem za bardzo, nigdy jeszcze tutaj tego nie używałem, żeby włączyć tutaj jakąś osobną oś. Tutaj nie zauważyłem, żeby dodatkowe osie, jakie mam na wolancie, tutaj czymkolwiek sterowały, więc też do końca nie wiem, jak tej opcji użyć. I mamy opcję zapisu stanu między sesjami, czyli jak zostawimy samolot w jakimś tam stanie, na przykład nie, w pół uruchomiony, i jak włączymy tą opcję i wyjdziemy z symulatora i wrócimy do symulatora za jakiś czas, to tak, tutaj stan samolotu powinien przynajmniej być zapisany, tak jak go po prostu zostawiliśmy. Także też może być to fajna opcja. Zobaczmy sobie tutaj teraz przyciski. Mamy tutaj ten ekran powitalny, to już widzieliśmy. Mamy też wybór malowań samolotu, właściwie to tak. Zobaczmy sobie właśnie też ten model zewnętrzny tego samolotu, jak on tu wygląda na zewnątrz. Tak się prezentuje ta wersja z silnikami Pure Power. To są rzeczywiście olbrzymie te silniki. Jeżeli wybierzemy sobie inne wersje silników, to oczywiście ten model samolotu będzie się troszkę różnił, głównie właśnie tutaj tymi silnikami. No i tutaj domyślne teraz malowanie mam, to jest właśnie malowanie po prostu Airbusa. Czyli mamy tutaj logo, tak, firmy producenta Airbus. I możemy tu sobie zmienić na inne linie lotnicze. Tu mamy jakąś japońską linię lotniczą. Tu jest blank, czyli po prostu brak malowania. Po prostu biały samolot. Tu mamy chińską linię lotniczą. Tu jest LATAM, za bardzo nie wiem, co to za linia lotnicza. I mamy niemiecką Lufthansa. No i tyle z malowań. Może wybór nie jest wielki, ale parę malowań mamy. Ja tu wrócę sobie do tego, że tak powiem, neutralnego, do malowania producenta. Kolejna opcja to są tutaj jakość wyświetlaczy. Wróćmy do kokpitu. Tak, chodzi po prostu o te wyświetlacze. Jeżeli je sobie tutaj ustawimy w lewo, to oznacza, że to jest best quality, czyli najlepsza jakość. W prawo piątka jest piątka, to jest najlepsza wydajność, no ale troszkę gorsza jakość za to. Ja tu chcę najlepszą jakość, więc wszystko możemy dać tutaj na lewo. Co do właśnie tych ekranów, to jeszcze mamy tak, both PFD. PFD to jest Primary Flight Display, czyli ten podstawowy wyświetlacz parametrów lotu. To jest tutaj po stronie kapitana po lewej stronie wyświetlacz, po stronie pierwszego oficera jest to ten po prawej stronie wyświetlacz. I to działa jednocześnie dla obydwu, tak? Tu mamy, że to jest both, czyli dla obydwu.
Dalej mamy ND. ND to jest Navigation Display, u kapitana to jest ten po prawej, a u pierwszego oficera jest tutaj ten po lewej wyświetlacz. I mamy górny wyświetlacz ICAM, jak i dolny wyświetlacz ICAM. No i oczywiście to są te dwa wyświetlacze, górny i dolny. I tu możemy sobie ustawić ich jakość. Jeszcze wyświetlacz IESI i to jest ten wyświetlacz. Tu jest taki pomocniczy wyświetlacz ze sztucznym horyzontem. No i tu jak sobie coś zmienimy, musimy to sobie właśnie no, tymi przyciskami zapisać. Dobra, ja tu sobie to zostawię w spokoju. No i informacja o tym samolocie. Tu mamy autorów. I tak, mamy taki, możemy sobie załadować od razu pewne takie presety stanu samolotu. W tej chwili jestem cold and dark, czyli wszystko mam powyłączone. Mogę sobie dać na szybko ready to start engine. I mamy engine włączony. I tutaj samolot, no tutaj jest niedobrze, bo nie cofnął mi przepustnicy. Bodajże tak, E wraca do zera. Tu należy też pamiętać, że te presety nigdy nie operują też na hamulcu. I jak widzę chyba też na przepustnicy, co nie jest dobre, bo jeżeli sobie włączymy silniki, to możemy nagle wystartować do przodu. No i w tej chwili jesteśmy uruchomieni w taki sposób, że mamy tylko włączoną tą pomocniczy silnik, który generuje nam prąd. Ale silniki samolotu są wyłączone. Mowa o tych właśnie głównych silnikach samolotu. Przełączniki są na off. Jak tu odpalać samolot? Jeszcze sobie dokładnie wszystko mówimy, ale tak na szybko zobaczmy sobie te presety. Mamy kolejny, to jest tak, to włączyłem ten Ready to Start Engine, czyli jesteśmy gotowi do uruchomienia silników głównych. Mamy Ready for Taxi, czyli już mamy uruchomione silniki i tak właśnie się uruchamiają. Tak, jesteśmy gotowi do kołowania. No powiedzmy tak, bo jeszcze trzeba pewnie tutaj tak parę rzeczy poustawiać. Ale jeżeli chodzi o konfigurację, tak, samolot jest gotowy do kołowania. No i ostatnia konfiguracja to jest właśnie gotowy do startu. Tak, tutaj to dziwnie się zachowuje, wszystko pogasło. Ale trzeba trochę odczekać i powinno się uruchomić. No i uruchamia się. Tutaj nie wiedzieć dlaczego, ale to no, chwilę dłużej trwa. Mamy jakieś alerty jeszcze. No coś tutaj, jakieś mankamenty są, no ale dobra, ogólnie jesteśmy teraz gotowi też do take-off, tak? Czyli do startu samolot jest już skonfigurowany. Czyli mamy na przykład włączone światło lądowania i takie rzeczy. No i tak jakbyśmy chcieli szybko uruchomić samolot, to możemy w ten sposób to zrobić, ale oczywiście my go sobie też uruchomimy, że tak powiem, po kolei, jak to się powinno robić, będąc cold and dark. Niestety opcja cold and dark zauważyłem, że zawiesza się, jeżeli chodzi o... Potrafi się zawiesić, jeżeli chodzi o tutaj wyłączenie. Zobaczmy, czy to zadziała. No po prostu ten dialog często nie chce zejść, chociaż o, teraz mi zadziałał. Dobra. Tak, jesteśmy cold and dark. Zobaczmy sobie dalej, co my tu mamy. Także tyle z tych przycisków. Mamy cały też serwis naziemny. Wejdźmy sobie widok zewnętrzny, żeby tu sobie cokolwiek powłączać, chociażby na przykład tutaj tak zewnętrzne zasilanie prądem, czy zewnętrzne zasilanie sprężonym powietrzem, podciśnieniem powietrzem, to tu musimy sobie zaznaczyć najpierw tą pierwszą opcję, żeby zostały podłożone właśnie klocki pod koła. Teraz możemy sobie podłączyć na przykład zewnętrzne zasilanie. Zewnętrzne tutaj powietrze, ale przecież tutaj nic graficznie
się nie zmienia. Co to wszystko oznacza? Jeszcze sobie tak tutaj przy omawianiu po kolei uruchamiania samolotu sobie wszystko dokładnie omówimy. I tu mamy włączenie tak żółtej hydrauliki, pompy dla żółtej hydrauliki. Ale tutaj też na razie no, jesteśmy wyłączeni, więc za bardzo nie widzę efektu. No i możemy sobie dostawić schodki. Możemy tu jeszcze schodki sobie tak ustawić, że mają daszek. I tutaj bagaże. I cargo truck. Cargo truck tutaj możemy sobie jeszcze wcisnąć, żeby nam się tutaj tak podniosła ta przyczepa. Tutaj możemy włączyć sobie cysternę do tankowania paliwa. Możemy się podłączyć i możemy tak ustalić sobie, ile paliwa chcemy sobie dołożyć i zrobić refuel. I tak mamy dołożenie paliwa. Możemy to zatrzymać. Tutaj nie da się odjąć paliwa. Jak dam minus, to tak to mamy, że wartość jest nieprawidłowa. Możemy tylko paliwa dolać. Mamy jeszcze tak pojazd do odladzania. Możemy go sobie włączyć, żeby nam włączył odladzanie, no, żeby tutaj polał takim tak substancją odladzającą ten samolot. Tu jeszcze w kokpicie trzeba włączyć odpowiednią opcję, żeby sobie odlodzić samolot. Ale to dobrze, to może sobie jeszcze zobaczymy później wszystko. Na razie to sobie pousuwajmy jeszcze i tak, to możemy sobie ustawić jeszcze poziom oleju dla APU, jeżeli chcemy. OK. Tyle z opcji tutaj naziemnych. Mamy jeszcze tutaj tak usterki do zrobienia różne, sobie możemy włączyć usterki co do właśnie tutaj komputerów, które sterują fly-by-wire i w ogóle no, całym sterowaniem samolotu, bo w zasadzie Airbus to jest, można powiedzieć, latający komputer, który dużo rzeczy wykonuje za pilota. Tu różne tak usterki do pneumatyki, usterki co do hydrauliki, układów hydraulicznych. Tutaj mamy usterki co do elektryki. Tutaj co do pomp paliwa i ogień, czyli tak pożar w luku bagażowym albo pożar silników albo silnika APU. No i widzimy teraz wszystko się pali. Także mamy nawet fajną animację. Już nie widać pożaru z załadunku. I APU nam się jeszcze pali. Dobra. I kolejny tutaj przycisk to jest Fly by Wire Settings. Tutaj, żeby cokolwiek zrobić, musimy sobie najpierw zaznaczyć checkboxa, że chcemy tutaj sobie ustawić własny tryb Fly by Wire. No i tutaj też warto wiedzieć, czym jest Fly by Wire, jak to działa i dlaczego tutaj w ogóle mamy takie opcje jak właśnie Normal Law, Alternate Law, Direct Law, Backup Law. Tak jakby prawa, na których działa fly-by-wire. Żeby tutaj zobaczyć, jak tutaj, czym są te różne prawa kontroli fly-by-wire, uruchomiłem tutaj na szybko ten samolot i jesteśmy już w powietrzu. Ogólnie może najpierw, czym jest fly-by-wire, może nie wszyscy wiedzą. Chodzi oczywiście tutaj jakby latanie po kablu, ale po kablu elektrycznym, czyli chodzi o to, że kiedyś no, sterowało się samolotem w ten sposób, że jak tutaj wychylaliśmy sobie wolant, chociażby na przykład w prawo, teraz mi się wyłączył autopilot, ale jak wychyliliśmy sobie tak wolant, to po prostu przekładało się to bezpośrednio na usterzenie samolotu, tak? To było połączenie na przykład fizyczne jakąś linką, tak? Między na przykład wolantem a sterem na lotkach, no i po prostu tutaj samolot reagował tak, jak żeśmy to sobie zażyczyli poprzez właśnie wychylenie wolantu czy tam steru. Tu jeżeli chodzi o fly-by-wire, tu chodzi o, no, o to, że po prostu wychylenie takiego
tak wychylenie na przykład side-sticka w tym samolocie powoduje najpierw, że sygnał jest przekazywany do komputera i komputer tak przetwarza ten dany sygnał, który pilot wysyła, że chce na przykład skręcić w prawo. No i dopiero wtedy komputer decyduje, co tutaj zrobić z tym, co chce pilot zrobić. Tak, i na przykład komputer może uznać no inaczej niż pilot powiedzmy by chciał. No i tutaj jakby zadaniem tego też fly by wire, przynajmniej jeżeli chodzi o tryb normal, ten pierwszy, jeżeli sobie wciśniemy, tak, mamy informację, że przełączyłem się na tryb normal. Tak, w trybie normal, gdy wszystko działa tak jak teraz, to po prostu komputer ma jakby większą moc niż pilot, tak? To komputer bardziej tutaj kontroluje wszystko. Przede wszystkim nie doprowadza do niebezpiecznych sytuacji, bo jeżeli ja sobie nagle gwałtownie tak wychylę joystick maksymalnie w prawo, to komputer zareaguje i też tutaj wychyli samolot, ale jak widzimy, zrobił to powoli i do pewnego stopnia tylko, tak? Tutaj jak mamy, o tutaj widać te zielone ograniczniki, o tutaj też widać, to jest właśnie na przykład maksymalny kąt przychyłu samolotu na skrzydło, jaki możemy uzyskać w trybie normal, tak? Po prostu komputer nam nie pozwoli przychylić mocniej samolotu, bo jest to już dla, tak, uznane za niebezpieczne. Tutaj tak beczki nie zrobimy, tutaj komputer nam mówi, hej pilot, tu nie jest, tak, to nie jest samolot akrobacyjny, czy tu wiezieś pasażerów, więc więcej nam tutaj też nie wychyli. No oczywiście ze względu bezpieczeństwa, żebyśmy tutaj nie zanurkowali w dół po prostu, bo tak mocny taki przechył oczywiście może spowodować po prostu zanurkowanie tak nosem w dół, przechylenie się na brzuch i po prostu katastrofę. Także tutaj fly-by-wire na przykład w trybie normal ma szereg zabezpieczeń, nie tylko ten przechył, jak tutaj ja tu się trochę za bardzo rozpędzam. No, zaraz miał alarm. Jaką tu mam prędkość? 250. Także na przykład kolejnym tutaj ogranicznikiem jest na przykład maksymalne zadarcie nosa w górę czy w dół. Tutaj mamy też te zielone kreseczki oznaczające 30 stopni. Czyli ja wyżej nosa nie zadrę niż 30 stopni. A w dół mogę maksymalnie tak tutaj skierować nos 15 stopni. Tak, tutaj mamy też te zielone ograniczniki mówiące, że maksymalnie w dół mogę pójść na 15 stopni. I komputer po prostu w trybie normal nie pozwoli mi tutaj mocniej pójść w dół czy w górę. Kolejne tutaj prawa, jakie mi tutaj ten komputer jakby nas schroni, znaczy nie prawa, tylko ochronę, jakie mamy w trybie normal, to jest na przykład to, że pilot w ogóle nie musi się przejmować sterem kierunku przy wchodzeniu w zakręty. Po prostu tu widzimy, że komputer ciągle stara się utrzymywać ten wyślizg i ześlizg. Oho, mamy teraz okej. Za małą prędkość, ale przyspieszył. Tak, także też mamy ochronę przed przeciągnięciem, tak jak przed chwilą, po prostu komputer sam automatycznie dodał gazu, bo doszło do przeciągnięcia. Także tutaj komputer no, nas tak stara się tutaj chronić, żebyśmy latali bezpiecznie. Tak, także tutaj widzimy, że mamy też kontrolę tutaj wyślizg, ześlizg, żebyśmy tutaj nie musieli w ogóle przy zakrętach, nie musimy w zasadzie sterować tutaj sterem kierunku. Teraz znowu za szybko będę leciał. Nie mam auto throttle idle. Dobra, teraz będzie utrzymywał 250, ale ja zaraz będę ruszał tym samolotem, więc pewnie znowu będzie tutaj zmieniał to. Tak, i kolejna na przykład ochrona to jest też, no poza tym, że trzyma nam wyślizg, ześlizg, to oczywiście mamy też tutaj tak zwane tłumienie odchyleń, czyli yaw damper. Mamy też ochronę przed manewrami, żebyśmy tutaj nie zbyt mocno nie obciążali samolotu, jeżeli chodzi o siłę G, czyli przyciągnięcia dodatnie i ujemne. I tutaj na przykład w trybie tym normal samolot pilnuje, żebyśmy przy konfiguracji na przykład płaskiej nie przekroczyli sił na przykład plus 2,5 G do minus 1 G.
Mamy także ochronę pod kątem właśnie pochylenia, czyli ster wysokości plus 30, minus 15, co już pokazywałem. Mamy ochronę przed zbyt dużym kątem natarcia. Mamy ochronę przed zbyt dużą prędkością. I mamy ochronę przed za dużym przechyłem na skrzydło, co też pokazywałem. Także tutaj tak wygląda ten normal law, czyli te prawa, jakimi tutaj komputer operuje przy przetwarzaniu moich sygnałów, które wysyłamy do komputera. I mamy kolejne prawo, to jest alternate law. Tu z kolei alternate law, tutaj możemy sobie włączyć sami tym przyciskiem. Tak, teraz jestem w alternate. Ale może to też nastąpić automatycznie, jeżeli na przykład komputer uzna, że nie jest w stanie ochronić nas przed tymi właśnie wszystkimi ochronami, jakie zapewnia normal law, bo na przykład coś się zepsuje, tak? Zepsuje się jakiś komputer, zepsuje się jakieś systemy tego samolotu. No i wtedy może być to ten tryb zdegradowany do alternate. I to jak widzimy w tym alternate, te na przykład ograniczniki tak zamieniły się w znak X-a, czyli już nie mamy tutaj tych wszystkich, nie mamy tej całej ochrony, jaką tutaj zapewnia normal law. Jest tylko jedna ochrona, ochrona przed manewrami, przed zbyt dużymi tymi obciążeniami samolotu co do siły G. Tylko to jedyne jest tutaj w alternate mode kontrolowane przez samolot. Także tutaj już sami musimy właśnie dbać o wyślizg, ześlizg, czy właśnie o przechył samolotu. Tu już mogę maksymalnie, o, tak, przechyliłem za dużo samolot. Tu już właśnie wszystko musimy, o wszystko musimy dbać sami. Znaczy, no nie o wszystko, ale o większość rzeczy. Tak samo mogę już zadrzeć nos samolotu, tak, więcej niż 30 stopni. Tutaj to widzimy, mamy 30, już przekroczyłem. Mogę zadrzeć nos na 40 na przykład. Nie mamy też ochrony przed przeciągnięciem czy przed nadmierną prędkością. Mamy wtedy tylko po prostu tak ostrzeżenie, warning, że mamy na przykład przeciągnięcie, ale komputer sam nic nie zrobi, nie wyrówna, nie, tak, nie uratuje nas z tej sytuacji. Także tak wygląda alternate law i jeszcze tak mamy kolejną degradację do direct law. I tutaj już kompletnie nie mamy żadnej ochrony ze strony komputera. Tutaj latamy już jakbyśmy lecieli, no powiedzmy, Cessną, gdzie po prostu wszystko musimy kontrolować sami. Sami też musimy kontrolować trymer, właśnie ster kierunku. Wszystkie nasze ruchy są bezpośrednim przełożeniem na stery, czyli komputer tak już nie jest pośrednikiem. Ja w tej chwili właśnie włączyłem direct law i tak mamy, że use man pitch trim, czyli że ja już ręcznie muszę trymować też samolot. Wcześniej robił to za mnie komputer. I teraz już wszystko jest bezpośrednio się dzieje. Ja tak jak wychylam, reakcje sterów są natychmiastowe. Jak ja teraz przechylam samolot, to samolot reaguje dużo szybciej niż na komputerze. Tak? Komputer starał się tak no, zachowywać te stery, wychylać te stery łagodnie, tak? Bo to nie jest samolot akrobacyjny. Jak ja tutaj gwałtownie wychylam w prawo, no to teraz direct law to wszystko tak robi przełożenie natychmiastowe. Więc tutaj pilot ma pełną kontrolę nad sterami i komputer w ogóle nie jest pośrednikiem. I kolejny tryb to jest backup law i to jest jeszcze tak kolejna degradacja, jeżeli... Aha, tu jeszcze wrócę do direct law. Direct law też się włącza, jeżeli wysuniemy podwozie. To też jest istotne przy lądowaniu, tak, tutaj już komputer się nie wtrynia, że tak powiem, w stery, bo tak, wysunęliśmy podwozie, to dla komputera oznacza tak, że podchodzimy do lądowania, więc pilot dostaje pełną kontrolę nad też sterami samolotu. No i mamy ten backup law. Ja sobie włączę teraz backup law. To jest taki mechanical backup law. Tu jeżeli nastąpią kolejne na przykład awarie, to właśnie też dojdzie do tego, że w końcu tak tutaj się teraz mocno zadzieram nos. Muszę przytrymować. Tutaj właśnie musimy trymerem sterować, tak? Tutaj jakby wolant nie powoduje, o, nie mogę się wychylać w lewo, w prawo, mogę jedynie kołem sterowym utrzymywać nos w górę czy w dół, więc ten no, backup low jest najbardziej, że tak powiem, dramatyczny. Zaraz przekroczę też prędkość.
bo właśnie nurkuje. No i to jest takie no, najbardziej awaryjne właśnie ustawienie fly-by-wire. I no to się nazywa właśnie backup, bo tutaj z tego, co gdzieś tam wyczytałem i zrozumiałem, tutaj chodzi o to, że z tego trybu możemy próbować się ratować, przechodząc z powrotem na alternate albo na direct. To zaraz znowu przeciągnę, bo idę ostro w górę. No ja to tak staram się nieudolnie sterować tym samolotem, jednocześnie mówiąc. No ale tak mniej więcej się tu właśnie, tak mniej więcej właśnie tutaj wyglądają te właśnie prawa, jakimi tutaj komputer operuje przy tak sterowaniu samolotem, no i całym tym fly-by-wire, czyli sterowaniu po kablu. I jestem z powrotem na ziemi. Jeszcze co do właśnie fly-by-wire, tutaj warto notować, że w Airbusie pojawiły się, przynajmniej po no, słynnej katastrofie niestety Airbusa, pojawiły się tutaj przyciski mówiące, który side stick ma priorytet, czy side stick kapitana, czy side stick pierwszego oficera. No tutaj niestety właśnie wyszły trochę mankamenty tego Airbusa i tej całej komputeryzacji tego wszystkiego. Na przykład w porównaniu do Boeinga, tutaj jeżeli pilot wychyla ten side stick, to w ogóle nie czuje na przykład oporu żadnego, jeżeli ten side stick, tak normalnie, jeżeli nie byłoby fly-by-wire, to by ten opór czuł pilot, że na przykład ster nie działa, że jest jakiś opór. Tutaj na przykład, jeżeli drugi pilot chwyci side sticka i zacznie właśnie, przynajmniej tak było w pierwszych wersjach Airbusa, zacznie ciągnąć do siebie, ten zacznie ciągnąć od siebie, no to pilot nie poczuje żadnego oporu, że drugi pilot na przykład tak porusza ten wolant w drugą stronę, czy ten side stick. A na przykład w Boeingu byłoby to odczuwalne. Tak samo jak komputer steruje, to ten side stick zawsze jest w pozycji neutralnej. Tutaj pilot nigdy nie doświadczy tego wizualnie, że na przykład side stick się wychyla w odpowiednie strony. Tak samo wizualnie nie widać, jak komputer steruje tutaj przepustnicą. Ta przepustnica ciągle stoi w jednej pozycji, mimo że komputer tutaj tą przepustnicą tak manewruje, czy to tak daje ciągu, czy odejmuje, to ta przepustnica fizycznie stoi w miejscu. W Boeingu z kolei jest tak, że ta przepustnica się rusza. No i przez to właśnie trochę też do, doszło do niebezpiecznych sytuacji. Tam oczywiście winę w tej katastrofie tam ponosili zarówno i piloci, jak i właśnie sam Airbus, sam samolot, sama konstrukcja samolotu, gdzie właśnie jeden z pilotów tak dał komendę, że przejmuje stery. Niestety drugi pilot nie posłuchał i side sticka nie puścił. No i mieli tam przeciągnięcie, tak, i pilot chciał prawidłowo tak skierować nos samolotu w dół, żeby wyjść z przeciągnięcia, ale niestety drugi pilot nie puścił side sticka i dawał dalej w górę do siebie. No i niestety komputer takie coś, tak, miał dwie sprzeczne informacje, więc uznał, że nic z tym nie zrobi, tak, że one się, te informacje się wzajemnie kompensowały, więc no więc komputer no, nie zareagował na stery w żaden sposób. Także tutaj komisja badająca właśnie tą sprawę no, stwierdziła, dała tutaj tak jakby wytyczną, że Airbus musi wprowadzić pewien rodzaj zabezpieczenia, który będzie tutaj powodował, że tylko jeden side stick będzie przesyłał informacje do komputera, tak w jaki sposób samolot ma lecieć. No i właśnie pojawiły się takie kontrolki mówiące o tym, który side stick ma tutaj priorytet. No także niestety no, ten fly-by-wire i tutaj przynajmniej te rozwiązania Airbusowe przynajmniej na początkowym etapie tego samolotu nie były idealne i no, doprowadziły też, no, były między innymi przyczyną katastrofy, bo niestety też tutaj oczywiście jak większość katastrof składa się z wielu czynników błędów ludzkich, ale też i błędów maszyn i tak dalej. I ostatnia rzecz co do fly-by-wire to będą komputery, które właśnie kontrolują, tak, przetwarzają te dane z tutaj na przykład side sticka czy z pedałów i tak przetwarzają te dane, co pilot chce zrobić samolotem i odpowiednio reagują. I tutaj Airbus jest wyposażony w 7 komputerów do kontroli lotów. Ogólnie te wszystkie właśnie komputery nazywają się Flight Control Computers, czyli po prostu komputery kontroli lotów.
Żeby to sobie zobaczyć, włączę na szybko silniki, ready to taxi dam, żebyśmy mieli uruchomioną hydraulikę też. Okej. Weźmy sobie ten tutaj dolny wyświetlacz ICAM i podejrzyjmy sobie. Tak, tutaj mamy przycisk F łamane na Ctrl, czyli po prostu, no okej, okay, teraz mamy włączone, tak, czyli kontrola lotów, flight control. No i na tym wyświetlaczu mamy po prostu pokazane wszystkie tutaj stery. Mamy lotki, mamy spoilery, też reagują, jak ruszamy lotkami, tak wspomagają działanie lotek. Mamy ster wysokości, jak i ster kierunku. Ale co tu chciałem zobaczyć, to mamy to, że tutaj w przodkowej części mamy właśnie wyświetlone dwa typy komputerów. Jest jeszcze trzeci typ komputerów, ale nie jest wyświetlony w tej karcie. I tutaj pierwszy typ komputera to jest właśnie ELAC. To jest od Elevator Aeron Computers. Tutaj pierwszy komputer służy, tak, odpowiada za przetwarzanie informacji dla lotek. Drugi komputer tutaj to jest, odpowiada za ster wysokości. I mamy trzy komputery SEC. Tutaj jest od Spoiler Elevator Computers. Czyli te trzy komputery odpowiadają za działanie tutaj spoilerów. I jest jeszcze trzeci typ komputerów FIC. To jest od Flight Augmentation Computers. I one służą za sterowanie tutaj sterem kierunku, jak i tłumieniem odchyleń steru kierunku, czyli yaw damper, jak i wykrywanie też usuwu wiatru. Zobaczmy sobie tutaj właśnie jeszcze górny panel, bo co to jest istotne, że właśnie tutaj po lewej stronie, jak i po prawej, mamy podpisane też flight controls. I tu są właśnie te nasze wszystkie 7 komputerów. Po lewej stronie mamy wszystkie trzy typy komputerów numer 1, czyli pierwsze komputery ELAC, SEC i FIC, a tu mamy pozostałe typy komputery, czyli drugi komputer odpowiedzialny za ster wysokości, dwa kolejne komputery odpowiedzialne za spoilery i ostatni komputer odpowiedzialny za ster, tak, drugi komputer odpowiedzialny za ster kierunku. No i tu mamy te przyciski do tych komputerów, dzięki czemu możemy te komputery włączyć albo wyłączyć. Tak jak w tej chwili wyłączyłem komputer ELAC pierwszy, wyłączyłem, tak, SEC pierwszy i mamy poświetlenie wtedy OFF. Tutaj zobaczmy w tej karcie, że właśnie jak wyłączyłem ten SEC pierwszy, to tutaj mamy na burczynowo teraz zaznaczone, że ten komputer, tak, że nie działa, że jest wyłączony. Mamy też pokazane spoilery, które nam nie działają, tak? Czyli ten komputer odpowiada za sterowanie spoilerów trzecich i czwartych. A na przykład tutaj drugi komputer odpowiedzialny za spoilery, tak, steruje spoilerami piątymi. I tu mamy też wyłączony komputer drugi, bo jest podświetlony na bursztynowo. I komputer trzeci do spoilerów tak samo, tak? Także tutaj prosta sprawa. To rzeczywiście fajnie nam to obrazuje wyłączenie tych komputerów. Natomiast jeżeli chodzi o komputery ELAC do sterowania lotkami i steru wysokości, no tutaj nie widzimy, że one są wyłączone. Wygląda na to, jakby były cały czas włączone, bo są na zielono, mimo że ja je wyłączyłem tutaj przyciskiem i mamy podświetlenie OFF. Za bardzo nie wiem, o co chodzi, czy to jest jakiś błąd, czy to rzeczywiście tak działa. Ale wydaje mi się, że to wygląda na błąd, to powinno być podświetlone teraz na czerwono. Jeżeli wyłączę oba te komputery do sterowania lotkami, to ja lotkami mogę ruszać, tak samo sterem wysokości mogę ruszać. Nie wydaje mi się, żeby to był błąd, możliwe, że to tak ma właśnie być, bo no, pilot by po prostu stracił kontrolę nad samolotem, gdyby sobie wyłączył te komputery. Możliwe, że teraz po prostu komputery się wyłączyły i fly-by-wire przeszedł w tryb direct, czyli po prostu bezpośrednie sterowanie, tak, tutaj pilot ma na usterzenie samolotu bez pośrednika komputera, no bo komputery są wyłączone. Ale to, że tu się nie wyświetla na czerwono, tak, przy wyłączeniu, to podejrzewam, że może być jakimś błędem tego samolotu.
No i te komputery co do steru kierunku z kolei są wyłączone. Tutaj nie mamy ich na karcie niestety, ale ja teraz ruszam sterem kierunku i ster kierunku się nie wychyla. Jeżeli włączę chociaż jeden z komputerów, to ster kierunku zaczyna... A nie, dopiero jak jest włączony ten pierwszy, to ster kierunku reaguje. Także tu z kolei mamy trochę odwrotną sytuację, jeżeli chodzi o lotki czy ster wysokości. Też do końca nie wiem, czy to wszystko jest prawidłowo zrobione. Chociaż teraz mi działa. Tak, off i działa. Teraz nie działa. No dobra, coś tu może być jeszcze... Mogą tu być jeszcze jakieś błędy z tym związane. Nie jestem pewny też do końca, jak to działa w prawdziwym Airbusie. Kolejna rzecz to to, że właśnie możemy sobie komputer zresetować. Oczywiście wystarczy go wyłączyć i włączyć, tak? I komputer na przykład SEC pierwszy został zresetowany. Kolejna sprawa to to, że na każdym z tych przycisków może być, tak, pokazać się napis fault na bursztynowo. Żeby to zobrazować, tutaj mamy przycisk do testowania, przełącznik do testowania wszystkich podświetleń na przyciskach. To sobie właśnie teraz włączyłem i widzimy, tak jak to wygląda, że na każdym z tych przycisków może być podświetlony napis fault, no jak i off wyłączony. Jeżeli zobaczymy taki napis, to oznacza, że po prostu dany komputer jest uszkodzony i nam nie działa. Tu mamy już usterki i widzimy właśnie, że wszystkie komputery możemy sobie włączyć i dać usterkę. Niestety znowu chyba jest jakiś bug, bo nie mamy podświetlenia fault. Włączmy kolejne, też nie ma. Tak, dopiero przy ostatnim komputerze FIC widzimy podświetlenie fault i to, że nie mamy dla tych, jest chyba też jakimś błędem. Tu z kolei widzimy, że komputery ELAC nam się podświetliły na bursztynowo, czyli są rzeczywiście wyłączone, ale tak jakby off nie powodował, no chociaż teraz. Tak, no tutaj działa to bardzo dziwnie. Jeżeli jest usterka, jest na czerwono, dam off, jest dalej na czerwono, wyłączę usterkę i tutaj jakby już działa przycisk off i podświetla nam na czerwono, co jest prawidłowe z zachowaniem. Tak, dwójka działa, a jedynka nie działa, bo jest off. Teraz nam się włączy na zielone, ale samo wyłączenie nie powoduje wyłączenia to na czerwono. No także pewnie są tu jakieś jeszcze błędy z podświetlaniem tych przycisków. Także tak jak mówiłem, no diabeł tkwi w szczegółach tego samolotu. Na pierwszy rzut oka wygląda to rzeczywiście na zrobione poprawnie, ale coś tutaj rzeczywiście chyba nie jest do końca tak, jak powinno być. Ale w każdym bądź razie widzimy to dla tych dwóch komputerów. Mamy podpisane fault. To by oznaczało, że właśnie mamy awarię komputera poszczególnego. No i w sumie tyle, jeżeli chodzi o komputer i o fly-by-wire w tym komputerze, w tym samolotorze. Wróćmy sobie tutaj do widoku kapitana. Ja wyłączę, jeszcze dam Cold and Dark. Trochę ciszy. Zobaczmy sobie zatem, co tutaj dalej oferuje ten samolot. Tutaj to okienko już chyba sobie tak całe mówiliśmy. Tu dalej mamy okienko about, czy po prostu informacje o autorach. Tu mamy Flight Management Guides Computer, czyli taki komputer wspomagania lotu, gdzie możemy sobie włączyć właśnie okienko co do autopilota. Tu może na szybko sobie włączę. Stan samolotu, żeby miał przynajmniej APU uruchomione. Tak, i mamy tutaj ten cały panel FPU, czyli autopilota w okienku dialogowym, jak i to jest właśnie odzwierciedlenie tego tutaj panelu do autopilota. I mamy na przykład przycisk automatycznego ciągu. To jest oczywiście ten przycisk. Możemy go tutaj wyłączyć i się wyłączył.
Mamy tu przycisk APU1, APU2, to są te przyciski, tutaj akurat się nie załączą, bo jesteśmy na ziemi. Mamy Flight Direction, to jest pierwszy przycisk, go właśnie wyłączyłem, i drugi przycisk jest tutaj. I mamy Disconnected Autopilot, czyli całkowite wyłączenie autopilotu, gdyby były włączone. Tu mamy Flight Mode i to jest w sumie, można zauważyć, to jest to samo, co wyświetla nam się tutaj w tej górnej części tego wyświetlacza Primary Flight Display. Dalej mamy Thrust Mode, czyli przepustnicę, w sumie prędkość, chodzi tutaj o te tutaj elementy, jak prędkość samolotu. I tu mamy się jak push-pull, czyli tak, pchnij i pociągnij. Tu chodzi o to, że każdy z tych pokręteł można właśnie wcisnąć, pilot je może wcisnąć albo jakby wyciągnąć. Tutaj w tym symulatorze robimy to tak, że tak, push, czyli wciśnięcie, to jest kliknięcie lewym przyciskiem myszy, a wyciśnięcie to jest kliknięcie środkowym przyciskiem myszy, czyli rolką można kliknąć na przykład tak. I tutaj jeżeli nie wiem, nie mamy przycisku, znaczy nie mamy myszki z rolką, chociaż chyba to już rzadkość, to możemy się posłużyć tymi przyciskami w tym okienku dialogowym. I tak, wciśnięcie na przykład pokrętła oznacza tryb manage, czyli no, tryb zarządzania przez po prostu komputer FMGC. To on wtedy wedle tam ustalonego planu lotu wprowadzonego tutaj, tak, tutaj wprowadzamy sobie plan lotu i wtedy jak wciśniemy tutaj, no ja nie mam teraz wprowadzonego planu lotu, jakbym miał, to bym to wcisnął, to byśmy tu zobaczyli kreseczki, co by oznaczało, że jesteśmy w trybie zarządzania, że to komputer sam zarządza teraz prędkością, sam, jak wciśniemy teraz to heading, to sam zarządza kierunkiem. O, i tu mamy te kreseczki, czyli sam zarządza na przykład prędkością pionową. I to oznacza właśnie push, a pull to, że wyciągamy i wtedy to my sterujemy i mamy stan jak teraz, że ja tu mogę kręcić tym pokrętłem, no tu więcej niż 100 nie mogę dać teraz, ale mogę mniej niż 100 nie mogę dać, ale mogę tym kręcić i sam decydować, jaką będziemy mieli prędkość, jaką będziemy mieli kierunek lotu i tak dalej. Także tu mamy push, pull, mamy przełącznik speed, mach, czyli to jest właśnie zmiana, to jest to samo co ten przełącznik tutaj na panelu. No i mamy nastaw na przykład prędkości, duży skok, mały skok. Tak samo nastaw liczby Macha, gdy przyłączymy się tutaj na liczbę Macha, też możemy to zmieniać. Dalej mamy Latcher Mode, czyli taki no, tryb boczny, nie wiem to tłumaczyć dosłownie, ale tu chodzi po prostu o kierunek, w jakim samolot leci. U nas to jest to teraz na przykład heading. I tu tak samo możemy wcisnąć ten pokrętło heading, co by oznaczało, że komputer przejmuje kurs wedle planu lotu, albo robimy pull, czyli wyciągamy i wtedy to my sterujemy, tak jak teraz sterujemy headingiem. I tu mamy jeszcze przycisk localizera, to jest to samo co ten przycisk, czyli po prostu autopilot nastawia się na localizer, czyli na przykład na VOR albo na kierunek na pas. No i heading, czyli możemy sobie tutaj też tymi strzałkami ustawiać heading. No i vertical mode, czyli szereg przycisków tutaj już z prawej strony. Tutaj też możemy wcisnąć i wycisnąć ten przycisk utrzymywania wysokości zadanej. Tu możemy pokrętłem oczywiście zmieniać nastaw wysokości, jak i tutaj tymi strzałkami. Tutaj możemy właśnie tym małym co 100, małą strzałką jedną co zmieniać co 100 stóp, a tą podwójną co 1000 stóp. Tutaj na pokrętle też możemy to uzyskać, bo tutaj można się przyjrzeć, że tak, mamy 100-1000, czarna tutaj strzałka jest teraz na 100, czyli będę zmieniał kręcąc tutaj pokrętłem co 100 stóp, ale mogę to przełączyć na 1000 i teraz mogę kręcąc zmieniać wartości tysięczne. Kolejny przycisk to jest Expedite. Niestety ten przycisk nie działa, mimo że tutaj został dodany, to tak samo tutaj nie można go kliknąć. No a ten przycisk nakazuje maksymalne tempo wznoszenia lub maksymalną prędkość zniżania. Czyli dla wzbijania samolot zadziera nos i wzbija się z prędkością tak najszybszą, jaką może uzyskać. W przyciągu ustawionym w pozycji tak CL, czyli dla wzbijania, climb,
A dla zniżania samolot zniża się z prędkością 340 węzłów z przepustnicą w pozycji idle. No i tutaj, no, jeżeli to by działało, to by tak to powinno działać, ale niestety ten symulator, ten samolot nie odzwierciedla tutaj tego przycisku. I możemy też wcisnąć vertical speed przycisk, znaczy to pokrętło, jak i wycisnąć pull. To z kolei nie ustawia trybu zarządzania, ale powoduje właśnie wyrównanie poziomu lotu, tak jak tu mamy napis, że push to level off, czyli jeżeli mamy ustawioną, ja teraz nie, jesteśmy na ziemi, nie mogę nic zmienić, ale jeżeli byśmy mieli jakąś prędkość pionową ustawioną na przykład na wzbijanie 1000 stóp, no to wciśnięcie tego pokrętła by spowodowało, że samolot by natychmiast wyrównał poziom lotu i przestał się wzbijać. Dalej mamy przycisk Approach, to jest odzwierciedlenie tego przycisku też i po prostu ten przycisk działa, tak oczywiście, i możemy go wcisnąć przy podejściu na przykład ILS, przy precyzyjnym lądowaniu i tak tutaj autopilot będzie utrzymywał nie tylko kierunek na lotnisko, ale także ścieżkę schodzenia. Dalej mamy nastaw wysokości i tu możemy właśnie zrobić tymi strzałkami i mamy nastaw też prędkości pionowej, ale tego nie możemy zrobić w tej chwili. I mamy też nastaw tak zwany FPA. FPA to jest od Flight Path Angle, czyli kąt ścieżki lotu. I tu zobaczmy ten ostatni przycisk, żeby tak a propos FPA, bo ten przycisk pozwala przełączyć się właśnie między jakby dwoma trybami tego autopilota. Pierwszy to jest, że mamy wskazania heading i vertical speed. To jest odzwierciedlenie też tego przycisku, to jest ten przycisk. I druga opcja to jest, że mamy track, czyli ścieżkę, i to FPA, czyli Flight Path Angle. Flight Path Angle z kolei tak oznacza, że możemy ustawić sobie kąt, pod jakim ma samolot zadrzeć nos, czy to w górę, czy w dół. Tak, także zamiast prędkości pionowej w stopach na minutę możemy powiedzieć, że na przykład samolot ma się wzbijać tak 3 stopnie w górę, albo na przykład 5 stopni w dół, to już tam zależy, tak, co chcemy zrobić. No i zamiast headingu mamy tutaj ścieżkę TRK i to też powinno zmienić tutaj nam na wyświetlaczu wskazania, tak, na przykład zamiast ten flight direction zmieni się z takiego krzyża, który jest normalnie domyślnie przy heading, w pozycji track tutaj wyświetla się tak zwany ptaszek, no tak to się nazywa, bird, gdzie po prostu on pokazuje pozycję samolotu względem tak tutaj kursu, jakim powinien lecieć, i po prostu w ten sposób pilot powinien reagować i zmieniać. Tutaj tego akurat teraz nie widać, bo jesteśmy na ziemi, zobaczymy to sobie ewentualnie później w trakcie lotu, czy ten tutaj samolot tutaj to odzwierciedla. Tak, także tyle tutaj z tego okienka dla autopilota. Tutaj dalej mamy pozycję w menu do załadowania planu lotu. To sobie zrobimy w kolejnych odcinkach, jak już będziemy sobie przygotowywali też tutaj plan lotu w MCDU. W tej chwili to zostawmy. Dalej mamy Display Unit. Mamy Captain PFD, czyli po prostu Display Unit, czyli po prostu tak jednostki wyświetlające, i tutaj możemy sobie powłączać te wszystkie osobne okna, to jest to samo, co byśmy po prostu kliknęli na dany wyświetlacz. Także tu mamy wszystkie te skróty dla, tak, primary dla pierwszego oficera, i tak samo nawigacja dla kapitana pierwszego oficera, i tak samo tutaj, co jeszcze, upper ICAM i lower ICAM, także to jest to samo, co klikanie w to. No i jeszcze ostatnia pozycja, to jest ten dodatkowy sztuczny horyzont. I instrumenty, tutaj mamy lewy MCDU, to jest właśnie to okienko, co też widzieliśmy wcześniej, okienko dialogowe dla tego właśnie urządzenia MCDU. Możemy to samo uzyskać po prostu klikając tutaj. Tu jak już mam włączone, to mogę też na szybko pokazać tą opcję właśnie toggle keyboard input. Tak możemy sobie pisać tutaj z tej klawiatury i to się pojawiają znaki, ale włączając tą opcję możemy po prostu pisać z naszej klawiatury po prostu fizycznej, także to jest bardzo fajne ułatwienie, jeżeli chodzi o to okienko.
jeżeli szybciej chcemy pisać niż tutaj tak wyklikując myszką, czy chociażby tutaj wyklikując, bo oczywiście to jest to samo, to też możemy tak pisać używając tej klawiatury. Tak, to możemy użyć tego i włączyć sobie tą opcję klawiatury i pisać po prostu z klawiatury fizycznej. Także też ciekawa opcja. Instrument, tak. I to samo dla tutaj prawej strony, dla pierwszego oficera i nie tutaj, tutaj. Tak, tu mam jeszcze okienka co do radiostacji komunikacji, także tak, dla prawej strony. Także przejdźmy dalej. Dalej mamy właśnie menu różne tam użyteczności. Mamy malowania samolotu, co już widzieliśmy. Mamy serwis naziemny, co też widzieliśmy na szybko. Mamy tu różne takie ogłoszenia dla pasażerów, na przykład powitanie. No i takie tu różne mamy z tym związane opcje. Mamy panel do tankowania samolotu. I to jest jakby odzwierciedlenie rzeczywistego takiego zewnętrznego panelu, który służy do tankowania. Także to jest, to nie jest widok z kokpitu, to jest widok tam z zewnątrz. I no ten panel tak średnio wygląda to raz. Działa też, no działa, no można go użyć. Może też nie wszystko dobrze odzwierciedla, ale ogólnie tak, mamy tutaj napisane, ile mamy paliwa w lewym zbiorniku, w środkowym i w prawym zbiorniku. Tu możemy dodatkowo otworzyć dany zawór do wlotu paliwa albo go zamknąć, czyli w ten sposób możemy sterować, że tutaj nie będziemy wlewali paliwa na przykład do lewego zbiornika, ale będziemy wlewali do środkowego i prawego. I dajemy na przykład tak, że wlejmy sobie tak, tu zamknijmy. A w sumie tu może być normal, tak? Normalna pozycja, czyli można powiedzieć, że też normalna to będzie otwarta. Otwarta przy właśnie wlewaniu na przykład paliwa. Tu na dole mamy actual, czyli aktualną ilość paliwa. No i po lewej stronie mamy preselected, czyli możemy sobie wybrać, ile tego paliwa ma być. I po lewej mamy decrease, czyli zmniejszyć, i increase, czyli zwiększamy ilość paliwa. I tu może tak, mogę sobie na przykład zmniejszyć, ale niestety jak tutaj zauważyłem, nie da się jakby odjąć paliwa, możemy tylko to paliwo dodać, tak samo jak mieliśmy przy opcji tam naziemnej serwisu, także dodajemy sobie, no może nie za dużo, żeby za dużo nie czekać, 15, no trochę więcej niż jest tutaj, dajmy 16 na przykład. Teraz odbezpieczamy tutaj tą opcję refuel, przestawiamy się na refuel. Widzimy, że paliwo jest tankowane. Czy nie jest tankowane? No chyba nie jest. O, teraz jest. Dobra, musiałem otworzyć ten zawór. No i teraz ustaliliśmy, że tak, wlewa nam się paliwo tylko do centralnego zbiornika, dlatego że zamknąłem lewy, jak i prawy zbiornik. Gdybym je wrócił też na normal, to powinno, albo je otworzył, to tu też powinno się wlewać. Tak, widzimy, że też się wlewa do lewego, jak i do prawego w tej chwili. Także ogólnie w pozycji normal to się wlewa tutaj do każdego zbiornika. Chociaż do centralnego chyba się nie wlewa. Tak, ale możemy to sobie tutaj tym sterować. No i mamy, że jest complete, mamy komunikat, że jest complete. Także dotankował. No i tu jak jest refuel, także jest defuel. Tak. Nie wiem, czy to rzeczywiście tak powinno być, że tutaj dając na defuel powinienem móc odjąć tego paliwa, czyli na przykład zmniejszyć sobie z 16 do 13,7, ale tutaj klikając na defuel nic się nie dzieje, więc też nie wiem, czy to jest rzeczywiście taka możliwość. Do tego też najlepiej, jeżeli chcemy sobie odjąć paliwa, to wejść sobie tutaj w wyposażenie, paliwo i ładunek. No i tutaj już mamy tak te zbiorniki paliwa, możemy sobie no tutaj o, zmniejszyć te suwaki, po prostu odjąć sobie tego paliwa w ten sposób i to chyba jest najprościej. No chyba, że chcemy się bawić realistyczniej, to po prostu możemy używać sobie tego panelu. O zbiornikach paliwa i tak dalej jeszcze sobie powiemy dokładniej później. Tutaj przejdźmy sobie dalej, co jest w menu. Tutaj dalej mamy pushback, czyli wypychanie.
Tutaj tej opcji jeszcze tak dobrze nie używałem, ale zobaczmy, tak? Możemy się podłączyć, czyli pojawia się pojazd wypychający. Tutaj musimy się upewnić, że mamy zwolnione hamulce postojowe, a właśnie mam zaciągnięte, więc mam teraz zwolnione. Dobrze, V, widok zewnętrzny i... No i tu mamy sterowanie, czy to w lewą stronę, ale to jest... To będzie nos, nie nos, ogon samolotu w prawo, a tu będzie ogon samolotu w lewo. Albo dajemy center, żeby wyśrodkować. Tu mamy prędkość, z jaką chcemy wypychać. Ujemna prędkość to będzie, że wypychamy właśnie do tyłu. Ale co możemy też dać dodatnią. Tak, wtedy jesteśmy nie wypychani, a ciągnięci do przodu. Możemy też dać stop, czyli po prostu prędkość 0. Żeby tutaj nie musieć tym suwaczkiem szukać zera. Jest też opcja auto push. Ok, mamy, że pushback, tak, droga jest pusta lub no, invalid, tak, i błędne dane ma. Także auto push nie działa, przynajmniej w tej chwili. Road, enter. Aha, możemy sobie wprowadzić teraz road. Co tu mamy? Click waypoints, press down to finish. Ok, czyli teraz możemy powiedzieć, że wypychaj mnie tutaj, a później tutaj i tutaj. Jest bardzo fajna opcja, możemy teraz dać down. Chyba jeszcze prędkość trzeba ustawić. Tak, i jesteśmy wypychani. No takiej opcji jeszcze nie widziałem we Flight Gear, także bardzo fajnie to rozwiązali, że można tu sobie tego routa ustawić i... Aha, i wtedy teraz mógłbym chyba też kliknąć sobie auto. O, tak, i automatycznie ustawił też prędkość 6 km i po prostu ustawi mnie tutaj. Zwiększę może prędkość. Ja nie mogę zwiększyć prędkości. Nie mogę. To już jest automat, więc on tutaj sam steruje. No dobrze, dajmy. Dajmy pauzę, nie będziemy tutaj się wypychać. Także tak wygląda tutaj opcja pushback, której sobie jeszcze też użyjemy później przy uruchamianiu. I tu mamy uszkodzenia, co już widzieliśmy, i tu mamy skip adhers. To jest to samo, co włączenie sobie tutaj tego checkboxa, żeby tak adhersy zostały wyrównane natychmiast. Co, jak tutaj już mówiłem, przyspieszy nam to wyświetlenie tutaj danych w Primary Flight Display. O adhersach, czym są i tak dalej, szczegółowo tobie też powiemy, co to są te adhersy i po co one są. Także na szybko teraz w tym odcinku przejrzeliśmy sobie całe menu, jakie tutaj oferuje ten samolot. Tutaj warto też zajrzeć sobie, co jest klikalne poprzez skrót klawiszowy Ctrl-C. I tu jak widać całkiem sporo elementów jest klikalnych, ale nie wszystko niestety. Tutaj na przykład, co ważne, nie mamy w ogóle radaru pogodowego, czyli ten panel odpowiada za radar pogodowy, jak widzimy, tu nic nie jest klikalne. Tu na przykład część pokrętła nie jest z klikalnych, ale tu na przykład mamy możliwość na przykład wyłączenia ekranu i ustawienia sobie, jak bardzo ma być podświetlony, tak samo właśnie dla tego drugiego ekranu nawigacyjnego. Tutaj jak widzimy też jest drugie pokrętło, które już nie jest oddane, nie jest symulowane, a to drugie pokrętło to jest właśnie do też ustawienia jasności i też widoczności no, radaru, tak? Czyli radaru pogodowego, czy też radaru naziemnego.
Bo tu z kolei jest też przycisk do radaru naziemnego, ale ja jeszcze nigdy nie uzyskałem efektu, czy to działa. Jakby na tej mapie tutaj nigdy mi się nie naniosło żadne tutaj dane co do terenu. Nawet jak dam ARK, no nic tutaj nie skanuje mi terenu niestety. Działa też przycisk przełączania się między właśnie tutaj tymi wyświetlaczami. Tutaj mamy na przykład możliwość sobie wysunięcia tak pod nogi, takie tak podnóżki i tacka na jedzonko. Schowajmy to sobie. Tu jest też fajna opcja, to jest latarka. Jak sobie to klikniemy, tak, mamy możliwość włączenia latarki. No tutaj może w nocy byłoby to lepiej widać, ale właśnie to zobaczmy sobie szybko noc, czas. Dajmy sobie całkiem noc. Low 753, ready to start up. Warszawa Okeki Ground, this is low 753. Position information. Tak, widzimy teraz to oświetlenie. Jeżeli chodzi o oświetlenie samolotu, w ogóle to też jest bardzo fajnie zrobione. Ja tu wyłączę już tam tutaj inteligencję, żeby tu nie gadało aż tyle. I też jest dosyć fajnie oddane to podświetlenie, że możemy tu sobie rzeczywiście tymi elementami podświetlenia sterować. No, może jeszcze nam oddalić, tak żeby to było lepiej oddane, że właśnie tak tutaj oświetlenie tutaj paneli lampami. Tutaj mamy podświetlenie przyrządów na tym podejście. Tu mamy pokrętło do tutaj takiej lampy o dolnej części podestu. Tu na dole mamy pokrętło, dajmy Ctrl C, o tutaj, żeby sobie tu podświetlać jasność przyrządów na tej osłonie antyrefleksyjnej. I oczywiście panel górny, tak samo mamy pokrętło do oświetlenia tutaj panelu górnego. Co do oświetlenia mamy jeszcze tutaj przełącznik oświetlenia sufitowego, o, więc jaśniej, to są te lampy. Ops, kamera gdzieś mi lata. Tak, także się prezentuje ten Airbus nocą. Także bardzo fajnie to wygląda i tu wszystko, całe to oświetlenie jest oddane tak jak w prawdziwym samolocie. Zróbmy sobie jasno. Możemy tu to powyłączać. Także jeszcze jeżeli chodzi o te klikalne elementy, no tutaj jak też pokazywałem, niestety tak, w autopilocie nie wszystko działa. Tutaj mamy przycisk pokazywania wysokości w metrach i niestety on nie działa. To by spowodowało, że tutaj byśmy mieli pokazaną informację, na jakiej jesteśmy w wysokości, ale w metrach. Tutaj by się to nie zmieniło, ale tutaj byłaby dodatkowa informacja. No i nie działa ten przycisk przyspieszania, zniżania czy wznoszenia się. Tu nie działają przyciski chrono, które są po lewej i prawej stronie. Chrono by nam włączyło stoper tutaj na navigation display. Tak, i tutaj jak też mówiłem, tu z boku nic nie jest klikalne, u góry też. Nie można tworzyć okna, tutaj nic się nie dzieje. Tu z tyłu też nic nie jest klikalne. Jeżeli chodzi o panel górny, tutaj tył tego panelu nic nie jest klikalne, żadne bezpieczniki, nic takiego. To jeżeli chodzi o ten panel, to no widać, że część elementów nie jest klikalnych, ale większość jest i tutaj no w zasadzie to, co jest potrzebne bardziej, to jest klikalne.
Chociaż może też fajnie by było móc sobie włączyć wycieraczki podczas deszczu, ale niestety te pokrętła nie są udostępnione, więc nie możemy włączyć wycieraczek. Co do całego też panelu, to sobie omówimy go później, tutaj tylko tak zobaczmy sobie wizualnie, co udostępnia ten samolot, jakie elementy klikalne, także jest tego całkiem sporo i całkiem dobrze jest to dane. Tu może taki minus, że nie mamy możliwości, przybliżmy to, wyciągnięcia sobie busoli magnetycznej. Ona jest tutaj schowana w sufitówce i prawdopodobnie ten przełącznik powinien ją wysunąć, bo tu mamy tak zapasowy kompas, ale niestety tutaj nie wysuwa się ta busola magnetyczna. No ale poza tym tutaj znakomita większość przycisków jest rzeczywiście oddana i w jakiś tam sposób funkcjonuje. Co do jeszcze klawiszologii, zapomniałem wspomnieć o jednym ważnym klawiszu, który też nie jest opisany chyba w helpie, a jest to klawisz C. Tak, nie mamy klawisza C. Na przykład jak tutaj sobie poruszamy kamerą, albo gdzieś sobie jeszcze przyzoomujemy, to możemy wcisnąć klawisz C i jak widać kamera wraca do patrzenia na wprost. Niestety ten klawisz tylko jest oddany dla kapitana. Na przykład jak tutaj jestem w widoku pierwszego oficera, to wciskam C i nic się nie dzieje. Więc niestety tylko dla kapitana to działa, a szkoda, bo mogliby to zrobić do każdego widoku. Tak jak mam tutaj na przykład panel, to żeby też mi C resetował oryginalny widok panelu. No niestety zrobiono tylko dla kapitana, ale chociaż tyle i też dobrze, że przynajmniej dla kapitana możemy sobie łatwo zresetować widok, jak gdzieś tam coś tam uciekało, czy mamy jakieś zoomy za duże i nie ogarniamy, co się dzieje z widokiem, zawsze klawisz C nam go zresetuje. Także tyle, jeżeli chodzi o taki pierwszy szybki przegląd tego samolotu Airbus A320. To wszystko w tym odcinku. W kolejnych odcinkach oczywiście, będziemy ten samolot teraz uruchamiali. Przypominam, że sobie zrobimy lot z Warszawy do Wrocławia, utworzyliśmy sobie plan lotu, zobaczymy też, jak się czytuje ten plan lotu, zobaczymy tutaj też, postaram się w miarę tutaj uruchamiania tego samolotu także coś więcej powiedzieć o tych systemach tutaj, o tym wszystkim, po co to się w ogóle włącza, czemu tutaj trzeba na przykład coś wcisnąć, coś przekręcić, a nie tylko samo włączanie, co też może być przydatne, ale może nie do końca zrozumiałe, po co to się robi, dlaczego. Także postaram się tutaj w miarę to opisać i zobaczymy to w następnych odcinkach. Także to wszystko w pierwszym takim zapoznawczym odcinku z Airbusem. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć Wam!